Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bart. Przedstawię wam dzisiaj grę Cryptarch. Cryptarch jest strzelanką 2D w klimatach science fiction, w którym wcielamy się w ciężko zbrojnego kosmicznego wojownika, który ma za zadanie wypełnić kontrakt z jakimś kosmicznym rządem i naszym zadaniem jest odpowiednio się uzbroić, opracować strategię, plan ataku i zniszczyć wrogie bazy. Na początku mamy prostą animację, która wprowadza delikatnie fabułę, ale jest ona na tyle prosta, że nie ma większej potrzeby szczególnego zagłębiania się w nią. Zaczynając nową grę, jesteśmy zmuszeni do wybrania jednej z czterech wrogich baz do zniszczenia. Jedne są trudniejsze, mamy mniej czasu, ale za to więcej za nie zarobimy. Drugie zaś są dużo łatwiejsze, mamy więcej czasu, ale mniej zarobimy. Mamy w banku do wydania $500. Gdy spadniemy poniżej tej kwoty, automatycznie przegrywamy. Gdy zdecydujemy się zaatakować, pojawiamy się w naszej bazie startowej, gdzie możemy na spokojnie wybrać dla siebie wyposażenie oraz opracować odpowiednią taktykę. Mamy do wyboru wiele karabinów maszynowych, shotgunów, granatów, laserów, rakiet, tarć itd. Mamy pełną dowolność, ale trzeba pamiętać o naszym budżecie. Gdy na początku jest łatwo, lepiej ograniczyć liczbę amunicji, apteczek czy punktów życia, bo gdy to ograniczymy, nasza wyprawa będzie mniej kosztować, a jak się wykoksimy, to nasz atak będzie bardzo kosztowny, a przez to nie damy sobie rady w późniejszych etapach gry, bo później będzie o wiele trudniej. Gdy dobierzemy odpowiedni sprzęt, to należy na mapie przemyśleć nasz atak, bowiem głównym celem jest zniszczenie głównego rdzenia mózgu. Jednak to nie jest takie proste, ponieważ zanim to zrobimy, będziemy musieli zniszczyć systemy ochraniające ten główny rdzeń. A żeby było prościej, należałoby również zniszczyć systemy alarmowe. Gdy się uruchamiają, mamy przesrane. Oraz dobrze jest zniszczyć fabryki dronów, aby przeciwnicy rzadziej się spawnowali. Oczywiście nie możemy sobie spokojnie spacerować, ponieważ musimy zmieścić się w czasie, żeby wykonać misję. W wrogiej stacji przeciwnika do niektórych wejść potrzebny jest klucz, ale na szczęście są one rozmieszczone na mapie, możemy je podnieść i odblokować niedostępne wcześniej drzwi. Możemy również, a to jest całkiem ważne, znaleźć nowe technologie, które pozwolą nam w następnej misji kupić nowe, często lepsze wyposażenie. Po zniszczeniu głównego rdzenia po prostu wygrywamy, ale czy na pewno? Po misji dostajemy kwotę pieniędzy, którą dostaliśmy za wygranie misji. Zależy ona m.in. od czasu, który nam pozostał oraz od poziomu trudności, który sobie wybraliśmy. Jeżeli wydaliśmy z banku $100, a zyskamy przykładowo te $150, to od razu możemy stwierdzić, że warto było. Aby przejść grę do końca, trzeba po prostu zniszczyć kilka baz z rzędu, co nie jest wcale takie proste. Wracając do wyposażenia, to w późniejszych etapach gry mamy takie bajery jak nawet rakiety samonaprawiające czy bomby nuklearne. Razem z rosnącą trudnością będziemy podczas misji musieli niszczyć nowe systemy. Jest taki na przykład, według mnie najgorszy, który naprawia wszystko co zniszczymy. Jest również taki system, który ukrywa nam mapę, a gdy go zniszczymy, mapa się nam z powrotem ukaże. Ogólnie mówiąc, gameplay w Cryptarch jest bardzo dobry. Gra jest bardzo grywalna, grafika bardzo przyjemna, ostra, pasująca do tej gry. A jeśli chodzi o soundtrack, to nie zwróciłem na niego uwagi, bo jest tyle efektów, wybuchów, że muzyki kompletnie nie słychać. Gra bardzo mi przypadła do gustu, oby więcej takich gier, bo gierka jest dobra na te kilka godzin rozgrywki. A jeśli chodzi o cenę, może być, na G2A możecie ją dostać za 50 zł, aczkolwiek można poczekać na jakąś zniżkę. Kończąc, grę oceniam na 9 na 10, polecam i trzymajcie się, cześć, do następnej recenzji.